Nadziecowska symbolika u rosyjskiego żołnierza. 13, 44, 12. No to nie jest 44, to jest SS Mańskie. Trochę bliżej trzeba albo ten... Jakoś tak trzeba pokazać, tak? Aha, Spartak. Strachu nie ma. No tak. Um, co to oznacza? Liczba 1312 jest to co? Akobastes. Aha. Czyli w tłumaczeniu to oznacza coś związanego z, z przeciwstawieniem policji. A, kap, Boże. A dwie runy zik. Wybrałem dwie liczby. Dlatego, że kiedyś. Byłem kibicem w chyba w 2-3 lata. Ultrasem, A mhm. Byłem ultrasem, chuliganem. Mieliśmy ekipę i wychodziliśmy w pole i biliśmy się. Rozumiemy, rozumiemy. Nie rozumiemy tylko, dlaczego Rosjanie jadą w Ukrainę zabijać kogoś, ponieważ w telewizji im pokazują kogoś podobne tatuaże, bardzo różne. A u siebie w Rosji oni tego nie zauważają. Czy są w Rosji otwarte, ukryte ugrupowania nazistowskie? No, być może prawy sektor myślę, że coś podobnego jest, coś takiego. Dobra, tak, tak, tak. Co to było jeszcze? Telefon do matki, żebym zobaczył. Mm, telefon, telefon, telefon. Tak, jeszcze raz, demonstracja tatuaży. Jeśli pan może, czy może pan pokazać swoje tatuaże? Jeśli pan to zrobi sam osobiście, dlatego że jest to dla nas ciekawe. Jeszcze na nogach pan ma jakieś tatuaże, chce pan pokazać? Tak, proszę bardzo. Na plecach nie ma pan? O, pięknie, jakie to fajne. No tam jeszcze jest, nie trzeba nagrywać. No my przecież nie jesteśmy dranami rosyjskimi, którzy azowców rozbierali do majtek azowców, pojebani. A tu proszę drugą nogę, a na drugiej co się znajduje? Tam tylko z dołu, tam, wizir, co to jest, jest to skandynawskie, aha, rozumiem, rozumiem, no dobra. Wszyscy wierzą, tak, tak, ludzie tam wierzą, oni coś tam chcą starożytniego, utożsamiają się, jest to wasze prawo, to pańskie prawo, tylko wasi pojebanie nie, nie wasi popieprzeni nie chcę tu przeklinać, ale rozbierają naszych chłopaków do majtek i zmuszają ich tam się pokręcić, dlatego że oni mają podobne tatuaże, jak pan ma. I uzasadniają na tym w ten sposób uzasadniają koncepcję w swojej propagandzie, że patrzcie w Ukrainie są naziści. A Pan tu siedzi i opowiada, że też macie takich dużo. Wiem o tym, dużo zdjęć, dużo potwierdzeń, dużo różnych rzeczy. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. To dlaczego oni nie szukają u siebie tych tatuaży? Dlaczego oni do nas przyszli? Przecież macie ultraprawe ruchy. U nas tatuaże policjanci noszą i nie ma nikt tutaj, to jest obojętne, nikt tu nie będzie ci zarzucał, jest to twoje ciało, ale państwo robicie z tego jakiś kult nazizmu, wiesz, dla nazistów to nie jest ważne nic z tego, dobra. Jeszcze jak zadzwonił do matki, to jest ciekawe. Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Mam na imię Władimir, jestem dziennikarzem z Ukrainy. Chciałaby pani porozmawiać ze swoim synem? Tak, oczywiście. Rozmowa jest nagrywana i zostanie opublikowana. Pani mnie słyszy? Tak. Miałem uprzedzić. Boże, ta rozmowa jest bardzo długa. Nie wiem, czy ją będę tłumaczył. Przez ten czas na pewno dostanę ostrzeżenie. Kurczę. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak by to zrobić, żeby tu. To... Nic nie pojawiło się. Dobra, będziemy kombinowali. Zobaczymy. Teraz włączę, żeby nikt się nie dodzwonił. Co pan? Może pan włączyć? Tak. Tutaj mamy problem z zasięgiem. Kilka dni my się to znajdujemy. No włączyłem. Mhm. Włączyło, nie będę już mówił po słowach. Halo, halo, mamo! Słychać mnie? Cześć, cześć. Pod... Niech pan podniesie bliżej. Cześć. Jakoś źle widać twoją twarz, słoneczko. O, 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 dobrze. Jak tam u ciebie? W porządku, żywy, zdrowy, jestem w niewoli. Wiem o tym już, mój, mój kochany. Mamo, nie płacz. Wszystko będzie w porządku, Za niedługo wrócę do domu. No. Mam nadzieję, że za niedługo będzie wymiana i wrócę do domu. Sam obiecałem wcześniej, wrócę i będę w domu. A kiedy kontrakt się kończy? W grudniu? Jasne. A kiedy będzie wymiana? Nie wiem o tym na pewno. Jak przyjdą powiedzą, to tak będzie wymiana. Jak Rosja będzie wymieniła na kogoś na pana, to wy będzie wymiana. Jeśli nasi będą chcieli, no oni w ogóle zobowiązanie to zrobić, ponieważ po będzie wymiana. No oni mi powiedzieli, że wszystko, jest wszystko co jest możliwe, jest robione. No jakie jest robione. No oczywiście co w telewizji mama pokazują w zasadzie e, w cudzysłowie o opera operacji specjalnej no, ale co w ogóle, co pokazują w telewizji? No, że jest wojna i wojna, że znów zaczynają coś tam, nie wiem. Po prostu chciałbym, mamo, ci powiedzieć, że to jest tylko w cudzysłowie operacja specjalna i tyle. Mamo myśli, że to pana zmuszamy. To nie jest operacja specjalna w zasadzie. Po prostu nas szczerze. No wysłali nas tutaj. Ludzie, którzy to pokazują w Rosji, oni rozumieją, że oni nie, w ogóle nie wiedzą, co to się dzieje. Oni nie rozumieją, oni tego nie wiedzieli. No Wczoraj pokazywali. Majo... Mirosław Kalinowski. Sorry, Filip, chciałem dać natchnienie na czacie. E, myślałem, że mają serca. Pozdrawiam i dobranoc. Dzięki, Mirosławie. No, mają, mają. <laughs> mają serca, ale nie mają pieniędzy. Dzięki, dobranoc. Mm. 12 osób, żołnierzy wymienili naszych. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Nie wiem. Wiem tylko o tym, że ostatnio. Wymienili ostatnio. Mamo, wiem tylko jedną rzecz. Że wymienili ostatnio była wymiana naszych dwusetnych na ukraińskich też żołnierzy. Aha, rozumiem. Pana mama myśli, że my zmuszamy pana tutaj. Do tych, do tych rzeczy. Nie, niech pan, Pani wytłumaczy, że nikt tutaj, mama jej wytłumaczy, że nikt tu pana nie zmusza do tej rozmowy. Nikt, mama, możesz się nie bać, nikt mnie tutaj nie zmusza do niczego. Ludzie po prostu ze mną normalnie rozmawiają. Tak jak osoba ze sobą, no po prostu i tyle. A jak Cię karmią, ponieważ w telewizji pokazują, że tutaj u nas bardzo dobrze pokazują, dobrze, bardzo dobrze karmimy ukraińskich żołnierzy. A u Was jak karmią? Nas też do, dobrze karmią trzy razy dziennie. Rano kasza, później na obiad, pierwsze, drugie i ra, wieczorem też kasza. A co? Nie wiem co ona mówi. A palić, rzuciłeś palenie? Nie, nie rzuciłem, ale obiecałem sobie, że. że do domu. Jak wrócę do domu. No to rzucę od razu. Widzisz? Mówiłam ci o tatuażach, a ty nic nie mówiłeś. Jak prosiłam cię, żebyś nie robił tych tatuaży. Mamo, spokojnie. Mogę? Jedna chwilka, teraz Pani dokończy. Mamo, nie płacz. Teraz Pani, teraz Pani wrócę, Pańskiego Syna. Niech Pani się nie martwi. mam na imię Władimir. Czy... Niech Pani się nie martwi o tatuaże i tak dalej. U nas ludzi za tatuaże dziary nie osądzają, nie posądzają, nie biją. Mogę? Tak, tak. Rozumie Pani? To się nazywa demokratyczny kraj. Kto chce sobie, no to sobie robi dziarę, tatuaże, jak tam chce. To u was w telewizji pokazują cały czas, że u nas naziści, że są u nich tatuaże, a u nas tutaj nie ma nic takiego. Tatuaż pokaże Pan i także słychać. Um, niech pani powie, czy pani się zastanawiała w ogóle, po co jest to wszystko potrzebne? Komu? Mi, komu? Mnie? Eee, pani to chyba nie jest potrzebne. Ja bym chciała. Nie chciałam oddawać swojego syna, żeby go rozstrzelali. 18 lat, dorastał, dorastał, wychowywałem go. Nie wydaje mi się, nie myślę, że to jest pani potrzebne, ale pytam po co to jest potrzebne Rosji? Dlaczego Rosja dokonała inwazji w Ukrainę? Po co? Jaki jest sens tego? No widzi pan tak, jak one w telewizji mówią, że tam rosyjscy mieszkańcy prosili, prosili Putina, żeby on wszedł w tą sytuację. A, tak pan rozumie? Mogę powiedzieć? Aha. E, mamo, rozumiesz? Większość rosyjskojęzycznych ludzi, ja tutaj byłem na pozycjach. E, w obronie stałem. Staliśmy na wsi. Tam e, problem z zasięgiem. Tam e, słyszysz mnie, mamo? Halo? Tak, tak, tak. Jakoś problem z zasięgiem. Mamo, rozumiesz? Gdy stałem na pozycjach. Halo, halo, halo. Słychać mnie? Tak, tak, słychać. Gdy stałem na pozycjach, rozmawiałem z wielu i większość to byli rosyjskojęzyczni. Właśnie w języku rosyjskim mówili, bardzo dobrze mówili. I oni wszyscy mówili, że oni mają rodzinę w Ukrainie. Tak samo jak w Ukrainie, tak samo jak większość w Rosji. Większa część jest w Rosji. I oni wszyscy mówią. Niech pan wyłączy filmik, może? Halo. Aha, słyszysz mnie? Mamo? Halo? Halo, 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 słychać mnie? Tak. A dlaczego wyłączyłeś kamerę? Przez, przez zasięg. No, większość rosyjskojęzycznych, którzy znajdują się w Ukrainie, mieszkają przez długi czas tutaj. Oni wszyscy mówią, że w zasadzie po co my tu przejechaliśmy? Po co? Że nie jesteśmy tu potrzebni. Gdy przejeżdżałem jedno miejsce, mnie osobiście, ciociami, krzyczała do samochodu bojowego: Po co pan tu jedzie w ogóle? Bo nie ma pan rodziny w domu, nie mają państwo, co dzieci, nie mają swoich? Po co tu jedziecie wszyscy? A co ja mam odpowiadać im? Jeśli przygonili mnie tutaj, rozkaz dostałem, pojechałem wykonywać rozkaz. Po prostu jak baran, nie wiedziałem, co w ogóle tu się dzieje w zasadzie. Pokazali mi to jako cukierek, przedstawili mi to jako cukierek i tyle. Rozumiem. Jasne. No. Teraz dam telefon. Nie, nie, złaby kontakt. Ciężko rozmawia się. Tak, tak, bardzo zła, zły zasięg. Także mamo, nie martw się, Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku, nie. Jestem żeby zdrowy, może tak powiedzieć. W niewoli. Znajduję się w niewoli. Tak. Wszystko w porządku. Tak. Zanim trafiłem do niewoli, to byłem dwa razy ranny. Dwa razy ran... Tyle. A u ciebie w telefonu został...